Witam tutaj Folkmar. W kolejnym odcinku The Long Dark. Obiecałem, że w następnym odcinku wydostaniemy się z tej tamy, ale... Znalazłem... Broken Arrow. Best be prepared for anything. Fajnie. Znalazłem jeszcze jakieś przejście. Tutaj niżej. Dobra, weźmiemy tą latarnię. Waży ponad kilogram. To może jeżeli będziemy wracać, to... Sardynki. Oni wszyscy mieli sardynki. I suszona wołowina. Dobra. Wrócimy przemarznięci. Niestety nasza postać tak szybko po prostu się męczy, że jest to... Nie wiem. Męczy się samym oddychaniem ta dziewczyna. To jest po prostu niesamowite. Dobra, opijemy się wody. Idziemy. Idziemy odkrywać, co dalej znajdziemy. Oho! Możemy znaleźć trochę więcej. Mamy duże skrzynki, kartonowe pudełka. Nic. Nic. Gazeta. Dobra, spoko. Nic. Nic nie znajdziemy. A, plastikowe pudełko. Probably useful. Po prostu... Bingo! Dobra, w nie najlepszym stanie, nie ma sprawy, naprawi się. Naprawimy ile się da. Dobra, 84. Spoko. Zakładamy. Jest szansa, żeby się stąd wydostać. Jest nam już cieplej. Jesteśmy tylko zmęczeni. Dobra, jeszcze jakieś zejście niżej. Jeżeli nie spotkamy kolejnego wilka, to może być git. Dobra. Dobra, faktycznie tu trzeba cały... Jeszcze niżej? Moment, obejrzmy się tutaj. Tu trzeba uderzać w Explore, bo... Faktycznie to się opłaca. Dobra, wyprawiam skóra, może się przydać. Jesteśmy trochę zmęczeni, ale nie ma... Nie ma tragedii. Tu są jakieś beczki. Notatki. Dobra, złom. Aha, dobra. Spaliła nam się pochodnia. Ile pochodni mamy? Dobra, wydaje mi się, że teraz możemy pojechać na lampie, ponieważ w drodze powrotnej jest kolejna lampa. I nie pusta, więc... Można by ją potem użyć. Dobra. Kolejny workbench. Kolejny złom. O. First aid kit. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Metalowe pudełko. Co znajdziemy? Zapałki. Bomba. To znaczy, że ktoś był przed nami. Dobra, to nie jest szafka. Zjedzmy coś, bo normalnie trzeba nam brakować kalorii. Jesteśmy już trochę zmęczeni. Znowu. Wciąkajmy to. Dużo to niestety nie pomogło. Znowu przeciążeni. O, co to? Szalik, szalik. Zakładamy szalik. Dobra, jest coraz większa szansa. O, co mamy? Dobra. Bierzemy benzynę, dobrze się przyda. To jest dobre miejsce. Wypadowe. Musiałem zdjąć trochę rzeczy, bo po prostu... Nie wiem... Dziewczyna tak szybko się męczy... To jest coś niesamowitego. Dobra, kolejny plecak.
plecaku nic. Szafka zamknięta. Aha, dobra, czyli w tym momencie przydałby mi się łom, który zostawiłem tam wcześniej. Dobra, kolejna para jeans. Jedyne, co narzekam, to na brak lodówka. Coś w lodówce? Soda. Spoko. Bandaż. Jedyne, co teraz narzekam, to na brak żarcia. Mikrofalówka, a w środku nic. Tosterze, nic. Scrap metal się zawsze przyda. Zestaw do szycia. Granola bar. Dobra. Żarcia. Potrzebujemy żarcia. Potrzebujemy wciul żarcia. Bo inaczej nigdzie się stąd nie ruszymy. Rękawiczki. Jezus Maria. Buty. Do biegania. Raczej mi się nie przydadzą na zewnątrz, chyba żebym ja coś przerobił. Flara. Dobra, i tędy widzę, że mogę wyjść. Nie, nigdzie nie mogę wyjść. O, nie wyjdę. Dobra, czyli robimy tak. Robimy taktyczny odwrót. Już jesteśmy wykończeni. A nigdzie tutaj nie rozpala ogniska. Musimy zostawić trochę stafu. Faktycznie, daleko nigdzie nie zajdziemy. Śpiwór zostaje. Zostawiamy baniak tutaj. Wrzucimy sobie to. Wrzucimy to. Weźmiemy... Wrócimy się głównie po łom, ponieważ jest ta szafka do otwarcia. Dobra, mamy sporo ubrań. Znaczy tak, wydaje mi się, że... Dobra, nic mi się nie wydaje. Wrzucamy co... Dobra, flaki dużo ważą. Może to sobie podeschną. Ta skóra też dużo waży. To wyrzucimy, wyrzucimy. Dobra. Musimy się... Choroba. Nadal wszystko waży niesamowitej ilości. Co? Tabletki? Ile one ważą? Prawie pół kilo? Na litość boską. Nie. Drop all. Będziemy wychodzić, to się jakoś to zabierze. Musimy nosić... Nie. Chodzę jak potłuczony, ale po prostu... Nie ma pomysłu na tę dziewczynę. No nie ma pomysłu na nią. Granola bar 300. Sardynki. Znowu skończy się na tym, że zabraknie nam żarcia. Aha, dobra. Rzuciłem git. Dobra. Idziemy tu spać. Szanie to. Obudzi nas głód, ale przynajmniej będziemy wypoczęci. Znowu nie wyłączyłem lampy, no do ciężkiej choroby. Ale dobra, znaleźliśmy cały baniak z... Dobra. Robimy sobie to. Zjedzmy sobie to. Potrzebujemy pochodni. Odpal krycha. Dobra, ile możemy unieść? Możemy unieść 30 kilo. Na pewno weźmiemy Jerego. Zostawimy tu te flaki i niech sobie schną. 5 dni, nie wiem jak 5 dni tu wytrzymam.
Zestaw do szycia, dobra, no i mi to jest niepotrzebne. Podnosimy śpiwór, podnosimy sardynki. Staramy się dojść z powrotem po łom. Najlepiej zrobimy tak, weźmiemy ile się da. Rzucimy to wszystko tam. Dobra. Krycha, spokojnie, nie machaj. Dobra, już się męczymy, już się męczymy. Niesiemy 29 kg na plerach, już się męczymy. Ale po prostu... A, szafka, szukajmy. O, dobra, batonik. Kolejny zestaw do szycia. Cieszy mnie to niepomiernie. Idziemy sobie na górę. Zostawimy to sobie tam wszystko przy kubełku. Złapiemy tylko łom. Tu jest jeszcze jakieś niższe przejście. Kurde. Zostawiamy sobie wszystko na górze. Weźmy tę lampę. Sorry, ziomuś. Jest noc. Robimy się zmęczeni, robimy się głodni. Na poszukiwanie żarcia przejdziemy się do najbliższej drzwi. Dobra, to wszystko zostawiłem. I tak, co zrzucamy? Flaki poszły. Futro poszło. Skóra poszła. Skóra poszła. Materiał. Zrzucamy. Drewno zrzucamy. Złom. Zrzucamy. Trzymamy ubranka. Zreperujmy sobie rękawiczki. Starym, sprawdzonym zestawem do szycia. Fajnie, ile? 100%. Kurde, git. Ostatnio odkryłem, że chodziłem przez cały czas bez czapki. Dlatego tak szybko marzłem. Dobra, czy jestem głodny? Chce mi się pić. Niepomiernie chce mi się pić. Ale weźmiemy tak. Łom. Dobra, wracamy. Jesteśmy już troszkę mniej zmęczeni. Aha, czyli wszystko chodzi o to, że nosiliśmy jak ten wielbłąd na garbie. Ale dobra, pójdziemy do drugiej. Miałem sprawdzić tą szafkę, więc może uda nam się na szybko ją sprawdzić. I pójdziemy sobie tutaj. Plery bolą od tego targania. Kalorii mamy 700. Mam nadzieję, że znajdziemy więcej żarełka w tamtej części. Znajdziemy może jakieś nici. Ale nic tu chyba więcej nie zostawiłem. Jestem trochę głodny, ale jakoś to zdzierżymy. Wiecie, czy to tu były te szafki? Tak. No, łamiemy. Zrobione. Butelka z wodą. No. O! Już lepiej. Już lepiej. Mamy dobre buty i to w dobrej kondycji, ale na razie je sobie zostawimy na później. Dobra, tu już się więcej nigdzie nie dostaniemy. Kit, na razie jakieś sukcesy.
klik, 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 klik. Tu nic nie schowana. Nie, dobra. Jesteśmy jeszcze trochę zmęczeni, ale damy radę. Teraz trzeba będzie się przejść do drugiej części tego całego budynku. Dobra. Coś w tych beczkach. Nic. Czekajcie. Dobrze, dobrze. Teraz tędy. Dobra, jakieś pudełko, złamane. Złamana szafka. No, a co tu się schowało? Oczywiście chamsko wstawiona szafka, półka, do której się nie można dostać. Dobra, chodźmy tutaj. Co znajdziemy? Dobra. Słyszę wilki. Wieje wiatr. Czy bardzo marzniemy? Nie za bardzo. Będzie, że jakieś wilki nam się tu nie dostaną na szybko. Aha. Palety. 2 godziny, 500 kalorii, żeby dostać w ciul drewna. Czy dobra wymiana? No nie wiem. Jestem sobie batonika. Jesteśmy trochę mniej głodni. A tu są schody. A tam pewnie gdzieś są wilki. No dobra, powiem, że... A. Drewno za darmo? Jasne. Czy za bardzo mnie tutaj... Rysuje. Ta miejscowa. Złom. Czyli tędy można się gdzieś dostać, ale na razie... Właśnie, na razie nie mamy jedzenia. To jest największy problem. Starajmy się nie spaść. Tak, tak, machaj, machaj, męcz się, męcz się. Zamiast na drzwi... Zaraz. Co jest, ja nie mogę wejść? Surprise, motherfucker!